Siemaneczko moi drodzy, to ja Ewa, to jest kolejny odcinek Beholdera. O, proszę bardzo, pani sobie wzięła stymulanta. Weźmy hajsy za coś tam. Proszę bardzo. Ja boj. Dobra, wróćmy do domu. Bo jak na razie nie mamy naprawdę nic lepszego do roboty w tym momencie. A wy zostawcie łapkę w górę, jeśli jesteście fanami serii. Przepraszam. Nic tu nie znajdę, okej. Dobra. Muszę jakoś uzyskać awans. Pogadajmy jeszcze chwilkę z ogrodnikiem. Instrumenty. Lepiej kupować. Okej. Czyżbyśmy pracowali dla tego samego gościa? Interesujące. Ale dobra. Wydostańmy się stąd. To jest grane. Nie zrobiłem. Musimy przejść przeszukanie. Obywatel znaleźć się zgadza z przedmiotem, co nasze jest surowe za chwilę. Nie możemy dojść do jakiegoś porozumienia. Ale to pierwszy wygląd wystarczy na ganas. Tym razem się nie opieczę. Uuu, kurda. No to grubo. No to grubo. Czy ja mogę coś. Nie. A czy ja coś tutaj znajdę interesującego? Nie, gówno znajdę. Okej. No dobra, 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 dobra. Pędźmy, pędźmy do domu. Czy coś tu się wydarzy? Ciekawego. Tu jest ta mała dziewczynka, to nie. No to obserwacyjne. No nie, to się nic nie wydarzy w sumie. Okej. Teraz naszym zadaniem głównym. Aha. Rachunek teraz. O jest, ile rachunków. Ciekawe ile to wszystko wyniesie. Zapłać, zapłać, zapłać. I zapłać. No 1200 powiedzmy. Względnie to wygląda, tak? Obejrzyjmy sobie coś. Dobra, nowy patrioci. Wszystko jest obejrzane. To nam 10 minut, tak? A co ja mam tutaj do zrobienia zatem? To jest interesujące. Pakowanie terminali ojczyzna. Okej. Okej, okej. Mam możliwość hakowania. No, Andrzej, idź spać. To jest plan na. Chwilę obecną. 15 maja 85 roku. Zaraz. No nie, nie mogę się tak dostać. Okej. Ale zaraz, 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 zaraz. Nim bym chciał się zabawić. Wykorzystaj fakt, że Dong boi się owadów. Tylko jak to zrobić? Czy ja mogę na przykład podsypać albo podrzucić najlepiej te owady pod, nie wiem, stanowisko pracy na przykład? Może? Cisza, spokój. Dobra. A ty kto ty jesteś? Pogodzie. Okej. Ja bym się chciał od razu dostać do miejsca pracy. Tak będzie najwygodniej, zróbmy sobie dong, dong, dong. Rejmulek nadchorzliwość. Okej. Funkcja produktywność. Nowa przyjaciół patriotu. Dobra, czyli co? Jakiś tutaj postęp jest w relacji z Dongiem? Peter Dong.
Nawet najmniejszy ołat może wywołać u niego atak paniki. Tylko jak to kuźwa teraz zrobić? Co? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Nie, nie mogę temu przekazać. Włammy się tam. Czy ja mogę w jakikolwiek sposób mu to przekazać? Bo to jest dla mnie w tym momencie kluczowe i ważne. Emma Heiser, tu się nic nie dzieje. Foteczki. 15 maja. Co? Sprawozdanie, okej, to ja nie jestem zainteresowany. Jakby to wykombinować? Czy coś znajdę? Nic. Może przez Emmę? To jest też dobry pomysł. Może Emma mu coś podrzuci. Co? Ale to też... Jak się ma? Chcę składać? Nie zmieniaj, to ciągle pokoju na pieniędzy. Matka nie daje mi spokoju w sprawie dzieci. Nie wiem, co robić. Jakieś pomysły możesz... Umyjdziecie jakieś miejsce? Nie... Może... Gdyby był bogaty, mógł trzymać ciebie. Ja szukam kolego z pasa, ale nie wiem, gdzie ty nie jesteś żona, to zresztą. Dom zastępczy. Nie. Nie, on mi tego nie da. Ona mi tego nie da. To jest. Oczywiście wiadomo, trzeba odstać kolejeczkę. Tak, ja wiem, proszę pani. Zobaczmy, jak tam się sprawy mają u Szafuncia po imprezie. Panie Ferguson. Dobrze, że się odgryje, nie zapomniane wrażenia. Okej, o wybuchu. Na co? Za to, że... Od naszych wspólnych przyjaciół. Myślisz? Na przyjaciół, którzy wysadzili dzisiaj powietrze do wejścia. Zaraz, on wie? Będzie odbudowana naprawdę. Czy będą tego potrzebującego? Oczywiście. Ferguson! Proszę! Wielka rzecz. 1000, proszę uprzejmie. Jak miło. Jak milutko? Co? A ty mi, Madzia, coś powiesz ciekawego? Lewana z bananas, lewana z bananas. Gówno... Gówno się od niej dowiedziałem w sumie. A, dobra, nie. Pogadajmy z Emmą. Dobra. No. To... Ale to moje dzieci. Jesteś pewien? Tak czy nie, o Jezu. Aha, czyli ona mi każe, jakby to. Ja nie będę gotował. To brzmi zbyt dobrze, bo prawdziwe, ale nie znam żadnych domów zastępczych. Chcę mam znaleźć sierociniec.
Pobaw się uczynieniami Donga. Znajdź numer telefonu się. Okej, czy ja tutaj mogę coś wykombinować? Czy tak? Uczynienie zasad? O, proszę. No, no donieśmy do niego. No i co teraz, panie? O tak! O tak! Frajerze. Yeah, boy! Coś się wydarzyło. On tu co zostanie z wystawą? Drodzy przyjaciele! Spoglądamy w dal, widzimy wspaniałą przyszłość naszego kraju. Fantastyczny widok pięknego, zachwycającego świata, który czeka na nas wszystkich. Dostrzeż może każdy pracujący i patriotyczny obywatel. Dlatego musimy wypalić wszystkich, którzy próbują wrócić z drogi do realizacji tego planu. Okej, okay, nie ma się... Nie, chwała naszemu wspaniałemu państwu, dobrobyt, hura. I co się z nim stanie teraz? Zostanie ścięty! O kurwa! No, ten gość ledwo ten topór targa, no. Oh fucking shit. Ups. Marko, było miło cię poznać, ziomek. Byłeś dobrym frajerem. No cóż. No cóż. Bywa. No bywa, no inaczej się tego nie da. Określić. Popracujmy trochę. Może, bo to chyba będzie w tym momencie najrozsądniejsze. Wyjście. Ale zaraz. Peter Dong, Marko Legend. Tu gdzieś powinno być, nie? Im jest kart 962? Trzeba zgodzić się, z którym muszę wracać do pracy. Jaki frajer! Jaki ty urzędasz taki drogi. Po prostu wynika, że lepiej komuś się oddać. Okej. Okay. A w tej paczce z dokumentami. Coś znajdę. A tu masz ten do tego sierocińca, tak? Coś tu jeszcze mogę zrobić? Mm-hmm. 13 tysięcy tych takich tam punkt ciszy, okej. Okay. Zatem... Może przydałoby się popracować troszeczkę, co? Może? Trochę funtów zarobić? Żeby miało to sens. Dzisiaj mam 7. Chciałbym przynieść do niej, że radiofizyk. Jeszcze raz. Chciałbym do niej, że radiofizyk mogę zbudować odbiornik ze starych urządzeń dystrybutorowej. Donos. Pracy. Dzisiaj mamy środę, tak? 212. O kurwa. To nie to będzie. Dobra, mordo, dowiesz się tam na miejscu, nie? Cydyk. Będzie dobrze. Dobrze, no to następnie. Coś się zdupcyło?
Tak, mój komputer się zdupcuł. Rozmawiam z Peterem. Rozmowa o wszystkim, o współpracownikach. Sam po prostu... Okej... Okay. Czy ja znam... Ujibaj mama. No, nie zjeździ kerman. Nie, no... Okej, okay. Chyba ten. Z tego co ja pamiętam... To tu jest ogrodnik? Tu był ogrodnik. Gdzieś jest ogrodnik. I on oferował mi jakieś środki do kupienia. O, ogrodnik. Kupmy je. Dobra. Teraz tak, udajemy się do Marko, do niego. Gdzie jesteś, mój przyjacielu? Okej, czyli on tego nie chce. Peter Dong. Rozpatrzmy co tu jest. Symulanty. A teraz jeszcze mam pomysł. Mam pomysł jeszcze. W takim wypadku... wózek z dokumentami. Jeżeli ja mogę tak to swobodnie przerzucać, może spróbujmy zrobić tak. Czy to coś mi da? Nie. To jest standardowa przega... Tutaj zobaczmy. No. Peterku, czy ty coś się wydarzy tutaj? Czy coś się wydarzy, Andrzejku? Idzie, idzie. No leź do tej roboty, kurde. Nie. Kompletnie to olał. Okej. Okej, okej, okej. Idźmy, zanieśmy te dokumenty. Ale zaraz, może coś przeczytam? Ja mogę to przeczytać. Strona z dziennika, czy jeśli masz już... Nie. Stajmy w tej kolejce pieprzonej. No chodź tu, Magda, kurde! Gdzie ona lezie? Madzia! Madzia, co ty w ogóle wyprawiasz, ty? Znowu wróci teraz na swoje stanowisko? Oczywiście, że wróci. Madziu? Madziu? Słońce. Opłynąć znowu sierocińce. W naszym kraju dopiero na obywateli. Buławatek. Tu masz jego numer. Dziękujemy pani Magdo. Pewnie tutaj jakiś taki podstępiczny podstęp się kreuje, ale... Chodź. Chodź, baby. O, Emma, 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 mam coś dla ciebie, baby. Tak. Okay. I co teraz? I co teraz? Awans. Uzyskaj awans. I jak ja mogę, jest jakiś opis tego awansu? James powiedział, że dzięki awansowi dowiedział się więcej o swoim ojcu. No to kuźwa się dowiedziałem więcej o swoim ojcu. Naprawdę.
A może tutaj jakiś donosik mały? Nie. Ja mogę z nią jeszcze o czymś pogadać? Nie, już nie mogę. Okej. Okay. Skoro nie mogę z nią, to spieprzajmy do chałupy. Spieprzajmy do chałupy. Ty, czy ja mam te stymulanty? Nie mam, okej. Okay. Uff, Boże, ja bym się już wystraszył. Też z nikim kompletnie nie mogę porozmawiać. I w sumie to ja nie wiem, co ja mam dalej robić. Z nią dam radę pogadać, ale z nią rozmawiałem. Obejrzyjmy sobie tutaj coś. To jest coś, co by mi mogło w jakikolwiek sposób tutaj zainteresować? No nie. Ale czy na przykład pomnik wodza i z czymś, co by mnie zainteresowało? Nie. To jest po prostu tak, bo trzeba palić jedynego słusznego wodza. Okej. Okay. A ty kurwa, kto ty jesteś? Ziomek. Przepraszam, już wychodzę. To ty kurwa ty robisz, Bądrzejku? Halo, 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 halo. On to grzebał. Opłata za żarówki przy wejściu do domów. Dziwne. Wiem, że się mogę nauczyć hakować i to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Okej. Okay. Terminala ojczyzna. I już najwięcej mi czasu nie starczy. Dobra. Pójdźmy spać. I zobaczmy, co nas 16 maja 85 roku czeka w robocie. Mamy nowego skilla. W tym miejscu z nikim nie dam rady pogadać. No to jestem trochę w kropce, bo nie wiem, co ja mam kurwa robić autentycznie. Nie wiem, co ja mam dalej robić ze swoim życiem. Czy ja coś mogę tutaj... Tak, jakbym dał to tak... Nie, ten lek nadchorzliwość. Lek nadchorzliwość, mówisz. Nie podoba mi się to. Czy ja z Emma mogę porozmawiać? Zadzwoniłaś? Tak, skąd właśnie nie mają wolnych pieniędzy dalej robić? Zajmę się tym. Okej. I to jakie mam nowe zadanie? Uszkodzić automat, poszukiwać. Zadzwoń do kierownicy o nazwie Bławatyk. Okej. Ten ma kij w dupie. Z nim tutaj sobie nie pogadam. No to co? No to popracujmy jeszcze. A może stąd coś się dowiem? Nie, nie mogę. Damn it! Muszę chyba w internetach poszukać, co ja mam robić teraz. Zobaczmy. Iwanie Redgrave'ie. Zgłoszka godne działanie dyrekcji się...
Chwila. Chciałbym donieść, że radiofizyk zbudował odbiornik. To będzie informacja. Porządek. Mamy czwartek. 225. Nie, Ministerstwo Pracy. Też nie. Patriotyzmu. Nie, dwa. Okej, okay, zdarzyło się tylko biuro. Spoko. Wow, 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 atak z ukrycia. Terroryści, mogli sobie pani pomóc, bo też w związku z przyszłym trzeba się nastąpić. Uwaga, emeryci. Okej, okay. Dobra, spróbujmy. Woda odbiornik ze starych urządzeń. Jezu, to jest chyba... To będzie skarga? Nie wiem. Oni a Jezu, rzeczywiście. Nie, to nie ten formularz. Prawidłowy to jest X. Chciałbym donieść, że... donos, technologia... Czwartek, czwartek, czwartek. 4, 3, 2. Nie pracuje. 717. Pracuje. Ja boj. Udało się. Zgłoszenie pracowników przemysłu ubojowego. Na sobie dramatyczny wzrost poziomu depresji. Do braku pracy. Powinno być. Jeszcze raz. Czy są wyniki badań? To będzie informacja. Ministerstwo pracy. 950. Nie pracuje. 647. 647. Jestem zajebisty. Okej, okay, mamy to. Działek samolot Harris, kierownik zmian w naszej fabryce, przełączył kanał w telewizorze na strzemówienia wodza na audycję poranną. A później zmusił wszystkich robotników do ćwiczeń pozbawiających możliwości wchłonięcia słów wodza. Skarga. Patriotyzm. 915. Zapraszamy do kurwa. Do miecza! Ej. Mam przy sobie rejestr urodzeń naszej dzielnicy, komu go przekazać? Informacja, opieka społeczna, tak mi się przynajmniej wydaje. 8090. Mordo, to jest najlepszy zakres działania w tym zakresie. Okej, okay. Okej, okay, wyjdźmy z roboty. Coś tam zarobiliśmy, ale też tak jakoś specjalnie nie za dużo. Nie, ja od niego nic nie chcę kupować. Ja chcę po prostu wydostać się teraz z budynku. Bo chciałbym zadzwonić do tego sierocińca. I chyba w ten sposób nie wylezę. Muszę... O Boże, będę musiał z buta zapierdzielać. Jaki to jest... Dla mnie bezsens. Bez sens. Spróbujmy jeszcze w tym odcinku zadzwonić do sierocińca. I potem... Zobaczymy, do czego to nas doprowadzi. Zadzwońmy. Bierz numer. Czy nie było watek? Dwójki dzieci, zwariował pan? Ledwo możemy koniec z końcem. Przekupmy. Przyładzicie przy... Okej. Okay. Co to jest? Kto się dopieprzał do moich drzwi?
Zobaczmy przez Judasza. A, to ten frajer, co był u mnie ostatnio. Co masz do powiedzenia? Mam wspaniałe wieści. No! Zebrałem większość wygraną, to postawię pieniądze. Okej, nie spodziewałem się tego. Baterii 16, duże wygrana. O proszę, ekstra hajsy. No jesteśmy tylko 75, przepraszam, do tyłu. Tych całego hajsu. Zapłaćmy wszystko, jesteśmy z rachunkami. No w sam raz, idealnie. Wszystko płacimy, kurwa, terminowo, mordo. Okej, jeszcze sobie poglądajmy telewizjona. Jak się zerwał nasz Redgrave. Obejrz. Dobra. Czy ja mogę jakoś sobie jeszcze skille podtygocić? Chyba już nie. Dobra, idźmy spać. W sumie poszło bardzo sprawnie. 17 maja 1985 roku. Ale moi drodzy, to co się będzie działo 17 maja, zaczniemy analizować w następnym odcinku, więc jeśli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, wpłyńcie na fanpage na Instagrama i trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa!